Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tak jest. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowego, żebyście nie stali w miejscu. Tego sobie również sam życzę ja. Żebyście podążali za waszymi celami, żebyście się nie poddawali, odpoczywali, dbali o siebie, dobrze spali, dużo pili dobrych rzeczy, wody, a mniej dawali w szyję, jak to Jarek mówi. Szczególnie kobiety. Szczególnie kobiety, ale tak poważnie. Żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli uśmiechnięci, żebyście dużo się uśmiechali, a jak będziecie komuś podawali dłoń na przywitanie, to mocno ją uściśnijcie, bo to będzie znaczyło, że jest energia, że jest szacunek i że jest dobry flow. Wszystkiego dobrego, szczęśliwego i w święta, i w nowy przyszły rok. Pozdrawiam, Karol Ratownik. A ja sobie... Dzień dobry. Nie znoszę życzeń, ale lubię Monikę i uwielbiam negocjowanie, a zatem zgodziłam się na zrealizowanie tego nagrania. Użyję tutaj cytatu z jednej z moich ulubionych książek. Negocjowanie to proces, w którym dwie zaangażowane strony idące z różnych kierunków zbliżają się do siebie. Problem w tym, żeby to ta druga szła szybciej i robiła większe kroki. A zatem, szanowni Państwo, życzę Wam, żeby w przyszłym roku, we wszystkich procesach negocjacyjnych, w których będziecie brać udział, to właśnie ta druga strona szła zdecydowanie szybciej i robiła o wiele większe kroki. Wszystkiego dobrego, Ewa Scheiner. Dzień dobry, witajcie widzowie Moniki Skrockiej, tutaj Miłosz Kula, dyrygent. Chciałbym ze swojej strony pozdrowić Was z szkoły muzycznej, do której chodzi moje dziecko i właśnie tutaj gdzieś za ścianami ma lekcję muzyki. Zbliżają się święta, tutaj widać nawet choinkę przystrojoną, ale pobyt w tym miejscu właśnie zainspirował mnie do takiego spostrzeżenia, że ćwiczenie, trudne, ciężkie ćwiczenie, praca, te różne instrumenty, które z różnych drzwi się tutaj, ich dźwięki wydobywają. To jest właśnie okres ciężkiej pracy, często dosyć żmudnej, często miejscami nawet frustrującej, ale zawsze po tych wszystkich ciężkich chwilach przychodzą chwile piękne, przychodzą chwile koncertu, gdy jesteśmy oklaskiwani, podziwiani, kiedy mamy poczucie dobrze, świetnie wykonanej pracy i z pełną satysfakcją możemy podejmować kolejne wyzwania i kolejne projekty. Ja chciałbym Wam życzyć, żeby przyszły rok przyniósł Wam jak najwięcej takich sytuacji koncertowych, sytuacji, kiedy jesteśmy oklaskiwani, podziwiani, szczęśliwi, spełnieni, a wszelka ciężka praca, sytuacja, ćwiczenia, żeby przyniosła Wam jak najwięcej korzyści i jak najwięcej radości i satysfakcji. Tyle z mojej strony. Wszystkiego najpiękniejszego, wszystkiego najbliżające się święta Bożego Narodzenia i na nowy 2023 rok. Pozdrawiam. Wesołych świąt, kochani! Nadchodzących świąt Bożego Narodzenia! Życzy Zosia! W tym cyfrowym i dynamicznie zmieniającym się świecie życzę sobie i Tobie, żeby mieć więcej tego, co jest naszym najcenniejszym asetem, czyli czasu.
Niech każdy z nas w te święta zyska trochę czasu dla siebie, dla najbliższych, dla rodziny i zainwestuje w ten czas w coś, co najszybciej może się zwrócić, czyli w wiedzę, w edukację i w zastanowienie się nad tym, w jakie obszary w kolejnym roku warto wejść, warto zainwestować ten swój czas, żeby po prostu nam się jak najszybciej zwrócił. Szczęśliwych, zdrowych, spokojnych świąt i nowego roku. W XIX wieku Karol Dickens pokazał nam, jak należy obchodzić święta. Dziś opowieść wigilijna jest bajką, którą puszczamy naszym dzieciom, bo my doskonale wiemy, w jaki sposób i gdzie szukać ducha świąt. I dziś ja Wam życzę, żeby Wasze domy były pełne właśnie tego ducha świątecznego, były pełne miłości, dobroci i serdeczności, żeby wokół Was nigdy nie zabrakło dobrych ludzi, by Wasze życie było obfite, pełne pomyślności i zdrowia. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Cześć, dzień dobry. Wymyśliłem sobie, że każdy, kto zamówi moją najnowszą książkę, otrzyma do niej osobiście wpisaną dedykację. I ostatni miesiąc był dla mnie szczególnie trudny, bo musiałem pogodzić to wpisywanie, podpisywanie z obowiązkami codziennymi w pracy, w domu i prywatnie. Ale to niesamowite szczęście, że tyle ludzi mi zaufało. I tego też Wam życzę na ten nowy rok, na te święta, żebyście mieli wokół siebie takich ludzi, z którymi chcecie spędzać czas, żeby było dużo miłości, dużo radości i nie odpuszczajcie, spełniajcie swoje marzenia. Kochani, bardzo serdecznie się cieszę, że mogę Wam w swoim imieniu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dużo spokoju, dużo radości, dużo pogody ducha. Nie narzekajmy, że mamy dużo rzeczy do zrobienia, że później jest dużo sprzątania i zmywania. Cieszmy się, że mamy dla kogo gotować i mamy po kim zmywać, bo inni wiele by za to dali. A na zbliżający się 2023 rok życzę przede wszystkim wdzięczności i takiego wewnętrznego zaufania do lepszego jutra. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim życzę Państwu spokojnych i bezpiecznych świąt, tak samo zresztą jak życzę każdego innego dnia, spokojnego i bezpiecznego. Co prawda, szczególnie w święta, ten spokój jest bardzo istotny i kluczowy wręcz, ale moim zdaniem tak samo kluczowa jest możliwość i przestrzeń, i znalezienie tej przestrzeni dla realizacji swoich pasji. Oczywiście kluczem do szczęścia jest to, żeby te pasje były wspólne, no ale nie zawsze ktoś chce z nami jeździć na motocyklu albo latać na paralotni. Życzę Wam przede wszystkim tego, aby życie, czy w te święta, czy w każde inne, układało się tak, jak sobie tego życzycie. Dobrego roku. Katana przywdziała świąteczne odzienie. Oznacza to, że czas Bożego Narodzenia zbliża się wielkimi krokami. W ten magiczny czas chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, by nigdy Was nie opuszczało. Szczęścia i radości, by zawsze były nieodłącznymi towarzyszkami Waszego życia, serdeczności, uważności na drugiego człowieka, spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych małych, jak i tych wielkich, oraz ogromu miłości, by zawsze rozpalała Wasze gorące serducha. Niech ten nowy 2023 rok będzie zarówno dla Was, jak i dla mnie nowym rozdziałem w księdze naszego życia, której karty zapełnimy wyłącznie dobrymi wspomnieniami. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. A po nowym roku może jakaś imprezka u świętego na biegunia? Szanowna sieci kontaktów. Pracujemy obecnie nad nowym projektem, ale korzystając z okazji chcieliśmy życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze z okazji świąt, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, samych bliskich, dobrych ludzi, którzy będą wokół Was i będą spędzać je z Wami. Niech ten nowy 2023 rok będzie zdecydowanie lepszym rokiem niż ten, który odchodzi w zapomnienie. 2022 przyniesie Wam samych sukcesów w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Tego serdecznie Wam życzy moje stado.
Ten rok był bardzo trudny dla nas wszystkich. Walczyliśmy bardzo mocno i dzięki temu, że wspieraliśmy się nawzajem, udało nam się przezwyciężyć wszystkie złe chwile i przeciwności losu. Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy zdrowych, pogodnych, wesołych, radosnych świąt. Dobry wieczór, moi drodzy. Ja dzisiaj tak na chwilę się do Was łączę, żeby po prostu złożyć Wam życzenia, zarówno te świąteczne, jak i te, które planujecie na najbliższy rok, aby się po prostu zrealizowały. No, oczywiście też tak tradycyjnie jestem w takiej bieganinie, natomiast dzisiaj akurat wygląda to tak, że idę jeszcze na jedną z wigilii do firmy, stąd też jakby mój strój nieadekwatny do tej krzątaniny przedświątecznej. Także, ale życzę Wam tego, żebyście w nowym roku spełniali swoje marzenia, swoje cele, abyście mierzyli wysoko, ambitnie, ale też pamiętali o tym, co jest najważniejsze, o Waszej rodzinie, o Waszym zdrowiu, o Waszych bliskich, o tych dobrych relacjach biznesowych, które trzeba podtrzymywać, kreować i realizować, tak żeby rzeczywiście miały potem przełożenie na ten biznes czy przełożenie na to wsparcie prywatne. Także życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, bo Wy sami wiecie, czego Wam potrzeba, chociaż tak jak rozmawiam i myślę, że i mi też, dla mnie ta doba mogłaby być trochę dłuższa, tak? Ale to też z racji tego, że mam dużo projektów ciekawych, fajnych, które uwielbiam i które chcę robić, chcę realizować i tego też Wam życzę, żebyście czuli się właśnie spełnieni, usatysfakcjonowani, żebyście w przyszłym roku też stanęli i powiedzieli, że jesteście w tym miejscu, w którym rzeczywiście planowaliście być rok temu. Także wszystkiego dobrego dla Was i spełnienia oczywiście pod każdym kątem, tym, którego Wy potrzebujecie. Wszystkiego dobrego.